Pracownicy zakładów magnezytowych przyjechali do Rzeszowa, by, jak podkreślali, przerwać trwający od kilku miesięcy proces niszczenia ich firmy przez urzędników zatrudnionych w organach skarbowych i, jak mówili, działających podobno w interesie państwa polskiego. Pretekstem do niszczenia ma być zwalczanie spekulacji, jakich miał się rzekomo dopuścić zarząd zakładów magnezytowych Robczyce. Prawda jest taka, że urzędnicy próbują zniszczyć 800 miejsc pracy i pozbawić 800 rodzin środków do życia. W petycji skierowanej do dyrektora izby pytają, jak to możliwe, że nikt nie dostrzega absurdalności sytuacji, w której państwo nakłada podatek od strat poniesionych w wyniku prowadzonej rzetelnie działalności gospodarczej. Obawiamy się po prostu, że tak duża kwota tego podatku może pogrążyć zakład. Oczywiście boimy się o pracę, o przyszłość i tyle. Pracownicy zakładu wciąż liczą, że protest pomoże, a miejsca ich pracy nie będą zagrożone. Że uda się cofnąć tę decyzję i wrócimy do maszyn. Podejrzewam, że będzie bardzo ciężko, ponieważ już jedno odwołanie nie dało rady, ale my będziemy się upominać o swoje racje. Bo my mamy rodzinę i musimy ich wykarmić, musimy zapewnić im życie. Nie mam 20 lat, żebym mógł poszukać innej pracy. No, żona też pracuje w tym zakładzie, także gdyby upadło, jesteśmy bez środków do życia. Zarząd regionu rzeszowskiego NSZZ Solidarność chce, by Izba Skarbowa wycofała się z bardzo restrykcyjnego jego zdaniem orzeczenia. Zdaniem jej przewodniczącego, polityka Izby Skarbowej uderza także w inne firmy w regionie. Ile zakładów pracy w ostatnich latach wyprowadziło się z Rzeszowa? Przeniosło swoje siedziby do innych miast, ponieważ tutaj nie dało się normalnie pracować. W innych miastach można płacić podatki, w innych miastach można współpracować z organami skarbowymi. W Rzeszowie tego się nie da robić. W Rzeszowie organy skarbowe likwidują zakłady. Izba Skarbowa tak skomentowała dla nas dzisiejszy protest. Z uwagi na przepisy ordynacji podatkowej dotyczących tajemnicy skarbowej nie możemy udzielić informacji w tym zakresie. Pracowników robczyckich zakładów wspierali dziś związkowcy z całego regionu. Tutaj jest i WSK, i sanepid widzę, i są nauczyciele, i żłobki, są po prostu wiele firm. Przyszliśmy wesprzeć kolegów z Robczyc, jak Solidarność wspiera wszędzie. Odwołanie zakładu, jak się dziś dowiedzieli związkowcy, ma być rozpatrywane za 2 tygodnie.